Który rozdział Biblii jako adwentyści byśmy powiedzieli jest dla nas taki najbardziej znany, najbardziej bliski, najbardziej, najlepiej, najczęściej czytany. Najczęściej jak próbujemy, jak przychodzimy do kogoś i chcemy mu przekazać to, co dla nas najważniejsze i chcemy go zainteresować Ewangelią, to zaczynamy gdzie? W Księdze Daniela. A jeżeli w Księdze Daniela, to w którym rozdziale? Drugim. Moi drodzy, drugi rozdział Księgi Daniela. Niesamowity rozdział. Rozdział, który mówi o tym, że historia świata jest w pełni w rękach Bożych. Że historia naszego życia jest w pełni w rękach Bożych. Bo to nie jest tylko historia świata, ale to jest historia człowieka o imieniu Daniel. Ale to jest nie tylko historia człowieka o imieniu Daniel, bo to jest jeszcze historia człowieka o imieniu Nebukadnezar. To jest historia człowieka, który szukał osoby, której mógłby zaufać. Czy o kogoś, komu można zaufać łatwo dzisiaj, nie? No nie. Ciężko znaleźć drugą osobę. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są zamężni, żonaci, mogą łatwo powiedzieć dzisiaj, że znaleźć tą osobę, której można zaufać, praktycznie można zaufać swoje całe życie, jest niesamowicie ciężko. To nie jest łatwe. Czasem to trwa rok, 10 lat, 20, 30. Długo. I widzicie, znaleźć człowieka zaufanego jest trudno, a jak szukamy człowieka zaufanego, to jak szukamy kogoś, jak szukacie kogoś? Chcecie znaleźć kogoś, komu możecie doufać, zaufać. Jak znaleźć takiego człowieka? Patrzycie, jest. Dobrze wygląda, elegancko obcięty, szczupły, nie tak jak ja. Wiecie, młody, silny, zdrowy. O, to jest człowiek, jakiemu można zaufać. Tak wybieracie zaufanego człowieka? Tak się wybiera człowieka, któremu naprawdę można zaufać? Patrzycie, jak wygląda i mówicie, o. Tak? Nie. Worek soli, nie? No, tak się mówi, że coś trzeba więcej. No to jak? Jak znaleźć człowieka, któremu można zaufać? W jaki sposób? Jak to znaleźć? Jak sprawdzić? Nie? No. Trzeba go znać, trzeba z nim na co dzień przebywać, nie? Ale słuchajcie, jak znaleźć człowieka zaufanego, będąc królem Babilonu, królem praktycznie ówczesnego świata? Jak taki człowiek ma znaleźć zaufanego człowieka? Skoro wszyscy mówią królu, no, komu jak komu, ale mi możesz zaufać. No, królu, ale nie, mi możesz zaufać. A koniec końców, jak królowie kończyli, pamiętacie? Nie raz, nie dwa. Krótko i często bardzo szybko kończyli. Więc jak znaleźć człowieka, któremu można zaufać? Król ma problem. Król Nebukadnezar ma wielki problem. A to był wielki król. To był wspaniały król. My dzisiaj nie doceniamy tego króla. Nie doceniamy go zupełnie. Ówczesne państwo Babilon, wielkie państwo, bogate państwo. To był król, który no wiecie, wtedy tak było. Dzisiaj mamy królową, a wtedy był król i król miał żonę i ta żona no, pochodziła z takiego pięknego regionu jak Wisła, z pięknych gór i przybyła na dolinę Babilon. Tam dolina, wiecie, wielka dolina. I król pyta, król pewnego dnia się przechadza, król Nebukadnezar przechadza się, patrzy, a jego żona jest smutna. No który mąż chce, żeby jego żona była smutna? Który chłopak chce, żeby jego dziewczyna była smutna? Który brat chce, żeby jego siostra była smutna? No nikt tego nie chce, żaden mężczyzna nie chce, jest nam ciężko z tym. Zresztą to się też oczywiście tak samo i w drugą stronę, tak? No i król się pewnego dnia przechadza, patrzy na swoją żonę, ona siedzi i płacze. No wszystko ma. Pałac piękny jest. Służące jest. Wszystko, co tylko chce, nie ma problemu. No i pyta jej, słuchaj, Anaksis, co ci się,
czemu płaczesz? A ona mówi, bo ja jestem z takiego pięknego miejsca. Ja pochodzę z gór. A tu w tym Babilonie tylko cegły, ulice, mury. Żadnej przyrody, żadnych gór, nic. Król mówi, słuchaj, to wiesz co, nie przejmuj się, zbudujemy góry. Zbudujemy góry, nie przejmuj się. Trwało to parę lat, ale król zbudował góry. Mało tego, góry pokrył piękną, bujną roślinnością. Jak to się nazywało? Jeden z cudów świata. Król Nebukadnezar. Dla swojej żony. W prezencie. Zbudował góry. W Babilonie. Wspaniały król. Król, którego można by, wiecie, no nie jeden mężczyzna mógłby z niego brać przykład, tak? Ale król miał jeszcze jedno. Król był niezwykle odważnym człowiekiem. Czytamy w Kronice Babilońskiej, że pewnego dnia król siedział w sali tronowej. Siedział w sali tronowej i do tej sali tronowej wszedł człowiek i zaatakował go wręcz. Chciał zabić króla, pozbawić go życia w sali tronowej. Złapał go i chciał go zabić. I w Kronice Babilońskiej czytamy, że król się odwinął i znokautował tego człowieka. To był taki król, który nie bał się walczyć wręcz. To nie tylko był król, który miał dobrą ochronę, który miał wielkie wojsko, to był król, który potrafił sobie dać radę. Dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć, to był taki wojownik MMA, tak? Ale to nie wszystko. To nie wszystko. To był król, który u swoich stóp położył cały świat. I przechadzał się, czytamy w Księdze Daniela, przechadza się po Babilonie i mówi, czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja zbudowałem. I kłamał. Miał w jakiś sposób, może się za bardzo chwalił tym. Potężne mury, bogactwo, świątynie, cały świat u stóp. I to on. Tylko jednej rzeczy nie miał. Jednego nie mógł znaleźć. Jednego człowieka, któremu mógłby zaufać. Potrzebował jednego człowieka, któremu mógłby powiedzieć, słuchaj, ja wyjeżdżam z Babilonu, ty przejmujesz, ja jadę na wojnę, ty przejmujesz władzę na ten czas. Nie było takiego człowieka. Nie wiedział, czy jak wróci do Babilonu, to Babilon jeszcze będzie jego. Jak był młodym chłopakiem, był na wojnie, jego ojciec go wysłał na wojnę i w pewnym momencie słyszy, że jego ojciec nie żyje. Chyba najsmutniejszy wiadomość, jaką syn może usłyszeć. Twój ojciec nie żyje. Co zrobił król? Co zrobił jeszcze wtedy królewicz? Szybko, skrótem przez pustynię udał się z powrotem do Babilonu, żeby objąć władzę, bo co by się stało, gdyby nie zdążył na czas? Kogo by wybrano? Kapłani by bardzo szybko powzięli decyzję i powiedzieli, o, my mamy człowieka, Nebukadnezara nie ma. To tutaj jest taki człowiek, on będzie naszym człowiekiem, my go posadzimy na tronie. Więc Nebukadnezar szybko przez pustynię wraca do Babilonu, obejmuje tron i robi te wszystkie wspaniałe rzeczy. Ale król swoje całą młodość wojuje. Walczy, zdobywa naród za narodem, naród za narodem. W końcu oblega ten taki mały naród, ten wybrany naród, Judę i też podbija. I teraz słuchajcie, co jest potrzebne, żeby walczyć? Co jest potrzebne, żeby prowadzić wojnę? Dlaczego tak wiele sankcji teraz na Rosję się nakłada? Dlaczego? Dlatego z jednego powodu, bo panowie dzisiejszego świata wiedzą jedno. Ci, którzy władają dzisiejszym światem, te, które władają dzisiejszym światem, wiedzą jedno, że wojna wymaga trzech rzeczy. Pieniędzy, jeszcze raz, pieniędzy. I król potrzebuje tych pieniędzy. Skąd się biorą pieniądze? Skąd król ma pieniądze? Od swoich podwładnych
i spod bojów. Więc nakłada coraz to kolejne podatki. I wiecie, jak czytamy Kronikę Babilońską, to czytamy, że ludzie mają tego dość. Bunt za buntem. Więc król nigdy nie wie, czy będąc daleko, w Babilonie nie wybuchnie bunt i wróci, a powiedzą, o nie, my ciebie tu już nie potrzebujemy. Czy wróci do Babilonu i Babilon jeszcze będzie jego. Więc król ma problem, król stara się za wszelką cenę jakoś coś zrobić, aby utrzymać władzę. I boi się, każdego dnia myśli o tym, co będzie z moim królestwem, kto po mnie to przejmie, czy jeszcze jutro będę królem, czy jak zasnę wieczorem, to rano wstanę, czy będę mógł się na kimś oprzeć, czy będę mógł komuś zaufać. I tak król przeżywa dzień za dniem. Kronika Babilońska bardzo wskazuje na to, że król Nebukadnezar każdego dnia spotykał się z problemami. Słuchajcie, z problemami, które przekraczały możliwości jednego człowieka. Otwórzcie Księgę Daniela, drugi rozdział. I moi drodzy, na domiar złego, jak już król zaczyna się martwić, jak już król zaczyna myśleć o tym, co będzie i co będzie z jego państwem, to król zaczyna mieć sen. Dziwny sen. Jakiś taki sen, który go przeraził. Który, wiecie, to jest taki jeden z tych snów, które jak się obudzisz, to pamiętasz każde słowo, każdą myśl pamiętasz. Obudził się rano, niewyspany, zaniepokojony, bo oto widział wielki posąg. Oto widział bożka. I ten bożek nie wyglądał jak on. I widzi bożka. I stara się dowiedzieć. I szuka człowieka, który powie mu coś na temat tego snu. Rozkazał zatem zwołać wróżbitów, czarowników, czarnoksiężników i innych mędrców chaldejskich, aby opowiedzieli mu sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król zaczął, przyśnił mi się sen, przestraszył mnie on i chcę poznać jego znaczenie. Bałem się, jak mi się to śniło, to się bałem. Nie wiedziałem, co to znaczy ten sen, co to jest za sen. No i mówi do swoich czarnoksiężników i tak dalej, czarowników i tak dalej. Kim byli ci czarnoksiężnicy, czarownicy i tak dalej? Dzisiaj sobie myślimy, jakieś zabobony wierzyli. Rozcinali wątroby tam kozów i tam różne zielstwo tam ten i z tego próbowali coś wyczytać i tak dalej. Zabobon. Nie. To nie byli ludzie głupi. To nie byli ludzie naiwni. To byli ludzie, którzy uzurpowali sobie raz po raz władzę królewską. Ludzie, którzy mówili nieraz królowi, co ma robić. Mało tego, to byli ludzie, którzy znali się dokładnie na matematyce, na początki astronomii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy dali podwaliny matematyce współczesnej. Więc to nie byli ludzie, którzy nie wiedzieli, co robią. I nie wiedzieli, skąd się wzięli i co mają w Babilonie do zrobienia. To byli mądrzy ludzie. Że Biblia ich nazywa wróżbitami, czarownikami i tak dalej. Dlatego, że tak się wtedy nazywali. I król ich wzywa. A mędrcy chaldejscy opowiedzieli królowi po aramejsku. Królu, żyj na wieki. Opowiedz swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Wtedy król oznajmił mędrcom o to, co postanowiłem. Wy opowiecie mi mój sen, a następnie mi go wyłożycie. Jeśli nie, no tak, to każę was poćwiartować, a wasze domy zmienić w kupy śmieci. Tak? Jeśli nie, to każę was poćwiartować, a wasze domy zmienić w kupy śmieci. No to, słuchajcie, tak albo tak. Albo mi go wyłożycie, albo mi powiecie ten sen, albo będzie z wami gorzej. Dlaczego? No z prostego względu, no bo król chce wiedzieć, czy można im zaufać. Czy można tym ludziom zaufać? No zamieszanie. Czytaliśmy ten werset na początku. Oni zaczynają się zastanawiać. No i zaczynają króla zwodzić. Zaczynają mówić królowi, słuchaj, królu, powiedz nam ten sen. Mędrcy powtórnie poprosili, niech król opowie swoim sługom ten sen. Wówczas podamy jego znaczenie.
I ósmy werset. Ale król odpowiedział, ja wiem, do czego zmierzacie. Na pewno chcecie zyskać na czasie, bo wiecie, że moje postanowienie jest nieodwołalne. Jeżeli nie odpowiecie mi snu, to wyrok znacie. Wiem, że stać was na to, aby uzgodnić między sobą jakieś nieprawdziwe, sprytne wyjaśnienie i czekać, aż czasy się zmienią. Wiem, że jesteście krętaczami. Król do nich powiedział. Wiem, że kręcicie. Wiem, że stać was na to, żeby ustalić sobie, żeby kłamać mi prosto w twarz, żeby przyjść do mnie i kłamać, mówić nieprawdę, żebym był, żeby tylko ujść z życiem. A jeżeli tego wam nie starczy, to czekacie, aż się czasy zmienią. Może ktoś mnie zabije. Może ktoś w końcu wepchnie nóż królowi w plecy i będziecie mogli odetchnąć spokojem. Król nie ma komu zaufać. I w pewnym momencie król robi to, co dobrze wiecie, to, co znacie. Król mówi, skoro nie potraficie snu mi powiedzieć, to jesteście wszyscy skazani na śmierć. I król wysyła Ariocha, swojego egzekutora, swojego kata, aby poszedł i pozbierał ich, aby byli zabici. I przez przypadek, tak w cudzysłowie przypadek, król, ten Arioch trafia na człowieka o imieniu Daniel. Ale człowiek o imieniu Daniel to nie jest taki zwykły człowiek, bo człowiek o imieniu Daniel pochodzi z jednego małego królestwa, które król podbił, wiecie jakiego, z Judy. I Daniel mówi, moment, dlaczego wyrok jest taki surowy? To też wiecie. Dlaczego? No i Arioch opowiada, że tak, że to, że tamto, że król jest, no co zrobisz? No nic nie zrobisz. Król tak chce, król miał sen, nikt nie może tego snu wyłożyć. No, może jeszcze Arioch miał o tym też zdanie, ale nie mógł tego powiedzieć, że król po prostu wziął, zwariował, no i chce, żeby mu powiedzieć sen, który mu się śnił. No ale co zrobisz? Ja dostałem rozkazu królewskiego nie wolno odwołać. Więc wiecie czy, ale te słowa króla, czy ta cała sytuacja sprawia jedną rzecz. A jeżeli udajecie kogoś, kim nie jesteście, to bardzo szybko w pewne problemy zaczną, no to może spowodować problemy. I jak kogoś przyciśniecie, jak ktoś będzie musiał wam powiedzieć prawdę, to nawet tchórz, nawet ktoś, kto z reguły kłamie i oszukuje, musi powiedzieć prawdę. I oto mędrcy chaldejscy w pewnym momencie mu odpowiadają królowi tak. Na to mędrcy chaldejscy odezwali się w te słowa. Nie ma na ziemi człowieka, który byłby w stanie spełnić życzenie króla. Nie ma też nikogo, kto wyłożyłby królowi tą sprawę oprócz bogów, ale ci nie mieszkają między śmiertelnymi. Ale przecież ci mędrcy, ci ludzie, to są przecież ludzie, którzy podawali się za tych, którzy mają kontakt z bogami. A oto mówią, przychodzą, pamiętacie w Egipcie, jak powiedziano, w pewnym momencie ci, którzy mieli pomagać i nawet próbowali jakiejś magii, tak, i tak dalej, w pewnym momencie powiedział, o nie, moment. W tym już jest palec Boży. I to samo dzieje się w Babilonie. W pewnym momencie mędrcy mówią, o nie. Królu, to co od nas wymagasz, wymaga więcej niż ci się wydaje. To co od nas wymagasz, wymaga Boga, który nie mieszka między ludźmi. I czytamy dalej. Że Daniel w pewnym momencie zaczyna, wiecie, w tym miejscu ten rozdział tak naprawdę się zaczyna, bo kiedy ludzie mówią, nie da się nic zrobić, to jest dopiero moment, kiedy Pan Bóg może zacząć działać, tak? Kiedy ci mędrcy, którzy mieli pomóc królowi, mówią, nie, my tutaj już nic nie możemy zrobić. Tu jest potrzebny Bóg, tu jest potrzebny ktoś, kto może odczytać to, czego nie potrafią odczytać ludzie. I Daniel.
Moi drodzy, Daniel przychodzi do króla i mówi tak. Tobie, o królu, 29 werset. Przyszło na myśl, gdy spałeś, co ma się stać w przyszłości. Objawiciel tajemnic dał ci poznać, co ma nastąpić. I król mówi, tak, wiedziałem, że to był jakiś niesamowity sen. A ja wyjaśniam tę tajemnicę nie dlatego, że jestem mądrzejszy niż pozostali żyjący, ale dlatego, że mam z nią zapoznać króla, tak byś zrozumiał myśli, które przyszły ci na serce. Królu, nie ja, ale Bóg. Ale król cały czas szuka człowieka. Król szuka nie Boga. Król szuka człowieka, któremu może zaufać. Może zaufać swoim mędrcom? Nie. Może zaufać swoim doradcom? Nie. Może zaufać swoim poddanym? Nie. Oni się wciąż buntują przeciwko niemu. Może zaufać tym, którzy są najbliżej niego? Nie. Może zaufać człowiekowi, który ma kontakt z Bogiem? Może. Ale dlaczego? Dlatego, że ufa Bogu. Dlatego Daniel raz po raz mówi o królu, nie ja, ale Bóg. Nie ja, ale Bóg. A król cały czas słucha Daniela. A król mówi, nie, ty Danielu mi powiedz. Król pada w końcu przed Danielem i mówi, Danielu, ty jesteś tym człowiekiem, który wszystko wie. Ty jesteś człowiekiem, którego szukałem. Ty jesteś człowiekiem, na którym się będę mógł oprzeć. Ty jesteś człowiekiem, na którym będę mógł polegać. Ty, Danielu. Dlaczego? Skąd to wiemy? Proszę bardzo, 37 rozdział, 37 werset. Daniel mówi, ty królu jesteś królem królów. Bóg ciebie obdarzył królestwem, mocą i siłą. W twoje ręce powierzył wszystkich mieszkańców na ziemi, wszystkie zwierzęta na polach i ptactwo. Ciebie uczynił władcą wszystkiego. I tak dalej. I mówi dalej do króla. To ciebie Bóg ustanowił. Królu, ty zostałeś ustanowiony przed Boga. A król jakby tego nie słyszał. A król jakby do niego to w ogóle nie docierało. Król patrzy tylko na Daniela i chce usłyszeć tylko co? Tylko swój sen. I co ten sen oznacza? Nic więcej. Jemu jest potrzebny człowiek, nie Bóg. W pewnym sensie król, który był otoczony przez kapłanów, przez świątynię, w pewnym sensie, w którym momencie król, który składał ofiary, który chodził do świątyni, w którym momencie ten król stał się ateistą? W którym momencie król przestał ufać Bogom, tak jak on to rozumiał, tak? A w którym momencie zaczął szukać człowieka? Król wiedział o jednej rzeczy, że wszystko, co osiągnął, to są jego podboje. To jest jego mądrość, jego inteligencja, jego odwaga, wszystko to jest jego. Bóg? Dajcie mi człowieka, nie Boga. Dajcie mi człowieka, któremu będę mógł ufać. Bardzo, bardzo ważne. A Daniel przychodzi i Daniel mówi, nie. Nie człowiek. Ty szukasz człowieka i myślisz, że on ci pomoże. Nie, królu. Nie tędy droga. Nie człowiek. Otaczasz się ludźmi, otaczałeś się ludźmi. I co? I nic. Masz sen, który cię zaniepokoił. Boisz się każdego dnia. Każdego dnia nie wiesz, czy doczekasz poranka. Każdego dnia nie wiesz, czy idąc ulicami tego miasta w swoim orszaku, otaczasz się zgrają ochroniarzy, sam potrafisz się bronić, ale boisz się, że źle skończysz. I jego syn skończył po 2 latach bardzo źle. Królowie mieli czego się bać. I królu, nie ty i nie twoje królestwo, to Bóg uczynił cię tym, kim jesteś. To Bóg uczynił cię tym, kim jesteś. Królu, miałeś sen i Bóg ci go zesłał. Królu, masz królestwo i Bóg ci dał to królestwo. Królu, masz wszystko, czego tylko chciałeś. I to nie ty, ale Bóg, którego nie znasz. I Bóg, którego znać nie chcesz. Król w pewnym momencie
46 werset, wtedy król Nebukadnezar padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Rozkazał również, aby mu złożyć ofiary z płynów i kadzidła. Następnie wyznał w obecności Daniela. I co? W końcu król mówi coś o Bogu. Następnie wyznał, rzeczywiście wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. On objawia tajemnicę, bo przecież potrafiłeś odsłonić mi tajemnicę. Czyj Bóg? Twój, Danielu, Bóg. Ja będę ufał tobie, a ty mi się u tego Boga wstawisz. Twój Bóg. Ja? Nie. Ty, ja z tobą, a ty z tym Bogiem będziesz, tam będziecie razem. Nie ma problemu. Mi ten Bóg nie jest potrzebny. A Daniel raz po raz powtarza, ale królu, ale Bóg, on ci dał, on cię wybrał, on cię stworzył, on sprawia, że żyjesz i on twoje królestwo umocni. I każde kolejne królestwo będzie słabsze niż twoje. Ty, królu, jesteś królem królów, bo Bóg. A król mówi, Danielu, okej. Ale to twój Bóg. A mi daj spokój. Nie tam. Mnie on niepotrzebny. Mnie jest potrzebny człowiek, któremu będę mógł zaufać. I co? Potem król wyróżnił Daniela i hojnie go wynagrodził, powierzył mu w zarząd całą prowincję babilońską i uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. Król dał dwie rzeczy Danielowi. Dwie rzeczy. I to jest bardzo ważne, to zdanie. Powierzył w zarząd całą prowincję babilońską. Daniel stał się premierem i Daniel stał się zwierzchnikiem wszystkich mędrców. Co się stało? Daniel został głównym kapłanem, tak to można powiedzieć, zarządcą kapłanów. Nad mędrcami babilońskimi oznaczało to, on będzie ich teraz trzymał w szachu. I Daniel został premierem państwa babilońskiego. Król znalazł człowieka, któremu może zaufać. Daniel dostał dwie role. Religijną i polityczną. Król cały czas, i to w trzecim rozdziale będzie bardzo wyraźnie widać, miesza politykę i religię razem. Dla niego, jemu Bóg jest niepotrzebny, ale jemu są potrzebni ludzie, którzy mają do czynienia z Bogiem. I Daniel jest takim człowiekiem. Król zaufa Danielowi. Król powierzy mu swoją całą prowincję. Oczywiście Daniel później powie, no tak, królu, ale wiesz co, ja mam kilku przyjaciół. To daj im, a ja zostanę w Babilonie. I król i Daniel został w Babilonie. I wiecie, jak się dalej ta historia potoczyła. Ale ten drugi rozdział Księgi Daniela stawia pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy będziesz szukał człowieka, czy będziesz szukał Boga? Czy będziesz radził się ludzi, czy zaufasz Bogu? Dla wielu ten rozdział to jest tylko mit. Napisany dużo później, już po tych wszystkich wydarzeniach. Dlaczego? Bo nie potrafią znaleźć Boga, który jest ich Bogiem. Dla Nebukadnezara Bóg był Bogiem Daniela, nie jego Bogiem. Można ten rozdział przeczytać setki razy i nie widzieć Bożej dłoni w swoim życiu. Nie widzieć Bożej dłoni w tym, z czym spieramy się, z czym mamy problemy każdego dnia. Każdego dnia, każdego roku. Można przeczytać ten rozdział od deski do deski, każde słowo znać, każde państwo wymienić, pokazać, stanąć przed pomnikiem i powiedzieć, to jest Medopersja, to jest Grecja, to jest Rzym, a tutaj na dole to my żyjemy. Można to wszystko wiedzieć. I to wszystko może pozostać tylko mitem. Jeżeli nie poznamy Boga Daniela i ten Bóg Daniela nie stanie się naszym Bogiem. Tak jak król,
który mieszał politykę i religię razem. Który ustanowił Daniela politykiem i zwierzchnikiem wszystkich mędrców, kapłanów, wszystkiego, co się pod tym, z tym wiązało. Daniel dalej wskazywał królowi na Boga. I wiecie, pamiętacie dalej, jak się potoczyła Księga Daniela dalej. Pamiętacie wielki pomnik, wielką fetę w Dolinie Dura. Pamiętacie potem, jak król stracił wszystko, czego się bał, że utraci, ale nie stracił zupełnie, bo Bóg. I król potem powiedział, teraz to jest mój Bóg. Teraz to jest nie tylko Bóg Daniela, ale mój Bóg. Szukasz jednego człowieka, któremu będziesz mógł zaufać? Nie znajdziesz. Szukasz jednego człowieka, na którym zawsze będziesz mógł polegać? Nie znajdziesz. Myślisz, że będziesz zawsze ufał swoim rodzicom, swojej rodzinie? Rodziców czas jest też określony. Ale Boży czas trwa na wieki. Moi drodzy, lekcja, którą otrzymał Nebukadnezar, jest nie tylko lekcją dla Nebukadnezara. To jest lekcja dla każdego z nas. Czy aby na pewno ten Bóg jest twoim Bogiem? Czy to jest twój Bóg? Czy to jest Bóg twojego ojca, matki? Czy to jest Bóg, który jest Bogiem, którego tylko znasz ze słyszenia? Nebukadnezar znalazł Boga. Trochę to trwało, ale w koniec końców to był też jego Bóg. Czy to jest twój Bóg? Daniel przekonywał Nebukadnezara. Daniel przekonuje dzisiaj nas. Pytanie z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Czy to jest twój Bóg? Czy szukasz człowieka? Czy szukasz Boga? Szukaj Boga. Znajdziesz ludzi też. Amen.